tragiczny pożar w Pruszkowie. Nie żyją dwie osoby mazowieckie. Pożar kamienicy w Pruszkowie. Dwie osoby nie żyją. Dwie osoby zginęły w pożarze kamienicy w Pruszkowie, województwo mazowieckie, który wybuchł w nocy z soboty na niedzielę, poinformował papoficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie młodszy brygadier Karol Kroć. Pożar w kamienicy przy ulicy Komorowskiej 9 w Pruszkowie wybuchł po godzinach 23:20 w sobotę. W akcji gaśniczej, która zakończyła się po godzinach 5 w niedzielę, brało udział 14 zastępów Straży Pożarnej. Z budynku ewakuowano 25 mieszkańców. Niestety dwóch osób nie udało się uratować. Jedna osoba ranna została przewieziona do szpitala, powiedział Kroć. Na pomoc przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, jednak ranną osobę przetransportowano do szpitala karetką. Pożar objął trzecią kondygnację oraz poddasze.